stoiska Ibaneza, obok mnie gitara, która no może można powiedzieć, że zapiera dech w piersiach, z tym, że zmartwienie, ta gitara nie jest na sprzedaż. Aluminiowy miecz, dwa pick-upy Ibaneza, zdobienia rubinowe również na potencjometrach. Gitara bardzo ładna, ale niestety niedostępna dla przeciętnego użytkownika. Natomiast tam, dalej, tutaj mamy gitary z tej samej serii, czyli Darkstone, które już można nabyć. Grają na nich tacy muzycy jak Isaac Delaye z Epiki, gitarzysta Sabatona również, Krypteria, gwiazdy muzyki metalowej i gotyckiej. Miejmy nadzieję, że te gitary już wkrótce trafią na rynek polski, a z pewnością ta część z Was, która wykonuje dokładnie ten rodzaj muzyki, na pewno będzie nimi zainteresowana. Człowieka, który jest na tym zdjęciu, przedstawiać chyba nie trzeba, to jest Steve Vai, a tu obok stoi jego gitara, która po raz pierwszy zaprezentowana została właśnie tutaj, czyli we Frankfurcie podczas targów Musikmesse. Co wiemy o tym instrumencie? Gryf wykonany został z trzech kawałków klonu i 60 mm warstwa orzecha pomiędzy każdą warstwą klonu. Korpus został wykonany z lipy, natomiast podstrunnica z palisandru, 24 progi, 3 pick-upy DiMarzio, skala 25,5 cala. No i to może taka krótka specyfikacja, natomiast chyba wystarczy spojrzeć na tą gitarę, żeby zobaczyć, że jest najzwyczajniej wyjątkowa. No i co najlepsze, ma rączkę. Jeżeli Steve Vai, to nie można zapomnieć o nowym modelu gitary akustycznej, która jest również prezentowana tutaj na targach we Frankfurcie. To jest gitara akustyczna, model Steve Vai. Ale jeżeli Steve Vai, to też nie można zapomnieć o drugim wielkim muzyku, który gra na Ibanezach, mianowicie o Joe Satrianim. I tutaj właśnie mamy JSA-10 w czarnym kolorze, sygnowaną właśnie przez tego muzyka. Sam o nich wypowiadał się w bardzo ciepłych słowach i bardzo pozytywnie. Ja nie tyle wierzę, że wierzę mu na słowo, bo sam miałem tą gitarę przed chwilą w rękach i naprawdę byłem pod wrażeniem. Ciekawostką jest to, że elektronika Fishmana znajduje się tutaj pod, w zasadzie wewnątrz pudła rezonansowego, nie zaś jak to zazwyczaj bywa tutaj na tej części. Czyli tutaj mamy dostęp do całej kontroli brzmienia. Ktoś interesuje się mitologią, to wie, co to jest Ashula. Jeżeli ktoś interesuje się muzyką, to za chwilę dowie się, że Ashula to jest nazwa nowej gitary basowej wykonanej przez Ibaneza. Co jest takiego wyjątkowego? Jest to bas sześciostrunowy, z czym, że progi dotyczą tylko czterech strun basowych, a dwie kolejne grają w systemie fretless, czyli każdy próg kończy się za czwartą struną, a strojona jest w systemie EADG i EADG i ostatnie dwie struny, czyli te fretless, również DG. Potencjometrów mamy całe mnóstwo, z tym, że dwa te dotyczą strun DG, które grają w systemie fretless, natomiast te czarne dotyczą tych strun, które grają w systemie również z progami. Mamy oczywiście potencjometr głośności, potencjometr tonów, dwa potencjometry Bass Boost i Treble Boost Cut. No i tutaj głośność i ton, te dotyczą właśnie tych strun grających w systemie fretless. No sprawa bardzo wyjątkowa i niezwykle ciekawa. Czekamy w takim razie, aż ten bas dostanie się w nasze ręce, żeby go przetestować, bo sam jestem bardzo zainteresowany. Ibanez TSA 15H. O ile 15H bardzo łatwo rozszyfrować, czyli 15 W głowa, o tyle TSA może stanowić niejaką zagadkę. Rozwiązanie tej zagadki jest bardzo proste, czyli TSA oznacza Tube Screamer Amplifier. Jest to wzmacniacz lampowy Ibaneza, wzorowany w designie właśnie na Tube Screamerze. Wzmacniacz lampowy 15-watowy, dwukanałowy. Na pierwszym kanale Overdrive Tone Level. Tutaj mamy przełącznik kanałów Boost i Normal, trójzakresowa korekcja, no i przełączniki Standby Power. Do TSA 15H
mamy kolumnę TSA 112C, czyli znowu Tube Screamer Amplifier, jeden głośnik 12-calowy. Tutaj mamy dwie dedykowane kolumny. No i na końcu jeszcze mamy Foot Switch, który również w swoim designie jest wzorowany na Tube Screamerze. No i mamy przełącznik kanałów i klawisz Boost. Specjalnie do tego wzmacniacza dedykowany Foot Switch. Jest to na razie prototyp. Czy zyska sobie popularność? Zobaczymy. Z chęcią bym go przetestował.